Cześć z Ramadorsów, mamy was w kolejnym filmie, a dziś zajmiemy się właśnie zrobieniem takiego parapetu z płytki. Pierwsze co to sobie, musimy właśnie to wszystko zwymiarować. Ja tu sobie właśnie mazaczek, miareczka, potem od poziomicy wszystko odrysowujemy i lecimy sobie z wycięciem tego wszystkiego szlifierką kątową. Tu jest tacza z pewnym nasypem, bodajże sterna, szlifiereczka rajowa, bezszczotkowa. I co, wycinamy sobie powoli, dokładnie. Tak, wiem, tu powinny być na rogach ponawiercane otwory rozprężające, ale no ja już to zrobiłem tak, jak zrobiłem. Ale tak naprawdę zaleca się po prostu nawiercenie na rogach otworów koronką, po prostu, żeby, no żeby tak nie nacinać głupio szlifierko, tylko mam wtedy ładnie wszystko ponacinane i tak samo szlifierką może mi płytka pęknąć podczas cięcia, a właśnie przy tych rogach, a jak mamy otwory rozprężające wywiercone, to tak nie jest. Zagruntowałem sobie powierzchnię, urobiłem sobie trochę kleju, tam parę kielni. I co? Nakładamy. Jeszcze poczekajcie, musimy go dobrze wymieszać. Tak, dobra, konsystencja. Nakładamy sobie go na spód płytki, znaczy wsmarowujemy. Można to również zrobić grzebieniem, ale no tutaj na takiej małej powierzchni to nie było sensu, aby wyciągać grzebień w ogóle do takiego małego parapeciku w kształcie litery L, tak jak to u mnie wyszło. Rozciągam sobie cienką warstewkę, tak w miarę, żeby właśnie wszystko było pokryte, żeby dobrze przylegało, przykleiło się, żeby nie było puszerki. Nie będzie zresztą. I tak, tu już sobie też na ten parapecik nałożyłem wcześniej klej w formie takich trochę paseczków. Jak ktoś się dobrze przyjrzy, no też z grzebieniem nawet by nie doszedł. No i co? Przykleję mój parapet. Tutaj żadnej filozofii nie ma. On będzie tutaj u mnie z lekkim spadkiem. Nie będzie w poziomie, znaczy w poziomie. W sensie od okna w poziomie, tylko będzie z delikatnym tam spadkiem, bodajże, nie wiem, kilka milimetrów. Nieznacznie. No i co? Przyklejone. Wyczyścić klej. Później ewentualnie możemy położyć silikon pomiędzy tą płytką a oknem. A od zewnątrz, zaraz zobaczycie, będzie po prostu to wszystko zaciągnięte ładnie gładzią. Znaczy tutaj masłem akurat szpachlową. Później dopiero później gładź i będzie pomalowany. Ale to już zobaczycie, myślę, że w innych filmach z filmicy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, też Słupmat. Cześć!